Przed laniem betonu należy pamiętać, żeby wszystko dobrze polać wodą. Następnie wlewamy beton, ubijamy, żeby wszędzie dobrze się ładnie rozlał. Ściągamy łatą z góry. Jak widać, jest poziom z delikatnym spadkiem. Tak się tutaj prezentuje już zalany daszek. Beton sobie sam robiłem. Tutaj główną rolę odgrywają multipodpory Pichera, które służą jako stemple i ściski od Motiva, które mi tutaj pomagają, podtrzymują całą tą konstrukcję, żeby nic tutaj się nie wydarzyło. Tak się to prezentuje teraz. Za chwilę zobaczycie rozczalowane następnego dnia, żeby to szybciej skło. Następnie podparte zostanie przez 28 dni, aż cement porządnie zwiąże. Pozdrawiam, hej!